Jestem teraz przed kościołem, który znajduje się przy kopalni Wieliczka. Idę zwiedzać kopalnię. 34. Jesteśmy przy... Nagrywasz? To mamy pokład, co? Jesteśmy w szybie wentylacyjnym. Otwory, jak tutaj przed Państwem. Te otwory to są szybiki. Szybiki łączyły nam poziomy w kopalni, przewijały się, łączą różne poziomy ze sobą. I tym otworem... To cały czas jest. Ale ja też nie widzę, a w kopalni pracowałem. No, a czasem to tak też. Ale nie ma właśnie problemu taki, że ty konie po tym szły na rzeź, bo nie mogły pracować. No, nie, on zostawał w kopalni. Nie, nie, to chodzimy do kopalni takie, wiesz, dużo fajnych rzeczy. No, no, już nie są w kopalni. Jeszcze i kiedyś takiego konia to oni znosili. Nigdy kiedyś nie było, nie? I losy, nie wiem. To też na plecach wynosili. To są? Teraz pytanie do Państwa. Sól czy nie sól? Sól. Sól? Na pewno sól? Na pewno? Bardzo dobrze. Oczywiście, że sól. Troszkę zanieczyszczona i łami mułami piaskami. Stąd ten właśnie szary kolor, bo pewnie w większości z Państwu sól kojarzy się z kolorem białym. A okazuje się, że sól kamienna właśnie jest w tym kolorze szarym. Zanieczyszczona i łami mułami. O, ale sól piaska może być i czerwona i rozmaite kolory. I przezroczysta. Tak, dokładnie. Jeżeli jest z dodatkami jakichś innych minerałów. Ale i przezroczysta bywa sól. Tak, tak. Tak zwany halit. To jest ta sól kryształowa, najczystsza sól na świecie. Jak ktoś mi nie wierzy, czy to sól można spróbować, już wszystkie języki na tej ścianie lądowały. Sól jest szara, a górnicy nazywają ją jeszcze takimi dwoma innymi nazwami. Solą zieloną i solą życia. Solą zieloną, dlatego że po rozpuszczeniu daje właśnie nam kolor biały. Będziemy mieli tę okazję zobaczyć, oglądając trzy podziemne jeziorka solankowe właśnie o takim przepięknym zielonkawym kolorze. A sól życia, bo zawiera dużo pierwiastków życia, dzięki czemu to powietrze u nas w kopalni jest niezwykle zdrowe. Dlatego zachęcam Państwa dzisiaj do inhalowania się, głębokiego oddychania, żeby jak najwięcej dobrodziejstw dzisiaj z tego miejsca wynieść. Także oddychamy głęboko. To jest taka zasada, że idziesz sobie przy prawie kolanie. I odwrócić strzałkę.
drzewem czuć. Wyobraźcie sobie Państwo, że górnicy w XVII wieku, tuż po zgrubieniu Szybudanowicz, rozpoczęli swoje poszukiwania soli. Tam, gdzie była sól, kopali chodniki, podążał miastu przez lat 20, studiował na Akademii Krakowskiej i został tutaj zaproszony przez zarząd wychowania Żupnika, aby właśnie zwiedził to nasze wielickie podziemie. Był tutaj dokładnie w takim sam charakterze, jak ta kopalnia Perła, przyciągająca turystów z całego świata. Rocznie odwiedzają 1,5 miliona turystów z całego świata. I zapraszam Państwa dalej. A przepraszam, ale kiedyś jakby... W naszej kopalni od 1996 roku nie wydobywamy już soli. Zaniechano tego, a główną przyczyną była ogromna katastrofa wodna tutaj w roku 92. Górnicy przyszli do pracy, a tutaj nagle z poziomu 4 zaczęła płynąć woda. Najpierw mniej, a potem właściwie rzeka. 20 tysięcy litrów na minutę w tej kopalni się pojawiało. Górnicy uciekali, pozostawiali maszyny. Po pewnym czasie skutki tego zaczęto odczuwać także na powierzchni. Zaczęły drgać ściany domów, zagrożony był klasztor franciszkanów, wstrzymany ruch pociągów. No niebezpieczny był to czas dla Wieliczki, dla Wieliczan i przede wszystkim dla kopalni. Tamowano tą wodę, ale się dopiero do tego udało się już o półkach. To jest właśnie ta sól, której Państwo na co dzień używają. I to wszystko świadczy o tym, że nasza kopalnia jest czynna już od średniowiecza, niemal po dzień dzisiejszy, już od 700 lat. Ciekawe, czy ta restauracja tu czynna jest? Nie wiem. Jesteśmy teraz w komorze Janowice, zwanej też komorą wielkiej legendy. W centrum oczywiście nikt inny, jak święta Kinga, patronka górników solnych i górnik wręczający jej piersie. Tą kompozycję wykonał nasz bardzo uzdolniony rzeźbiarz i chciał nam w ten sposób opowiedzieć piękną legendę o odkryciu soli, także posłuchajmy. Kiedy polski książę Bolesław poprosił o rękę węgierską królewnę, Kingę, jej ojciec, król Bela, nalegał na tradycyjny posag. Jednak Kinga miała inny pomysł. Dowiedziała się, że w Polsce nie wydobywa się soli kamiennej. Więc poprosiła ojca o kilku górników solnych. Z ich pomocą chciała odnaleźć w Polsce sól. Niewiele myśląc, Bela sprezentował Kindze całą kopalnię. W drodze do Krakowa królewna odwiedziła ją. Podeszła do szybu i ku zdumieniu wszystkich wrzuciła do niego swój zaręczynowy pierścionek. Kiedy tylko przybyła do nowego kraju, rozkazała swoim górnikom rozpocząć poszukiwania soli. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tuż koło Krakowa górnicy odkryli nieprzebrane złoże soli, które na długie stulecia zapewniły Polsce dobrobyt. Niektórzy mówią, że w pierwszej wykopanej bryłce soli znaleziono pierścień zaręczynowy Kingi. I w taki oto właśnie sposób sól przywędrowała razem ze swoją panią do Polski. Od tamtej pory soli w Polsce nie brakuje. Nic więc dziwnego, że nasi górnicy obrali sobie ją za patronkę i otoczyli żywym kultem. A nasz papież Jan Paweł II swojej pielgrzymki do Polski ogłosił tą świętą w 1999 roku. Spójrzcie Państwo w górę. Oprócz soli szarej również spotkacie się Państwo na kopalni z taką solą białą, która jest efektem trudnej krystalizacji. Pojawia nam się tam, gdzie jakiś wyciek wody, solanka skrapla się i tworzy takie różne solne formy. Jakie warzywo Państwu przypomina? Kalafior, dokładnie tak to się nazywa. Jest to sól kalafiorowa. Tutaj nawet niektórzy mówią, że kalafior w panierce, bo jak solanka natrafi na jakiś metalowy element, prowadzi do korozji, stąd to rdzawe zabarwienie na soli. Gracias.
Ale to fajnie, nie ma lata. No. Tutaj. Oprócz ogromnej ilości soli, którą będziemy nieustannie widzieć, również zobaczą Państwo ogromne ilości drewna, które służyło i nadal służy górnikom do zabezpieczenia kopalni. Początkowo komory, chodniki nie wymagały żadnych zabezpieczeń ze względu na plastyczne właściwości soli. Trwały tutaj przez dziesiątki lat i nic niebezpiecznego, niepokojącego się z nimi nie działo. Jednak po pewnym czasie górnicy zaczęli zauważyć, że jednak wymagają podparcia i zaczęli wykonywać różnego rodzaju obudowy drewniane. I taka obudowa właśnie tutaj po lewej stronie to są chaszczy, belki układane od góry do dołu na przemianlewie. Dlaczego w ogóle drewno? Ponieważ sól świetnie konserwuje drewno, utwardza i utwardnia na ogień. Takie drewno, które nasiąknie solą, nawet 500 lat w kopalni może przetrwać. Ten kasz ma już 500 lat, jest maksymalnie nasiąknięty solą, więcej soli w siebie nie wchłonie, dlatego na drewnie tworzą nam się takie narośli solne. Dotknijcie Państwo to drewno, jak ono jest twarde. Twarde po prostu jak kamień, tak sobie świetnie zakonserwowało. I słone. No to jest tam. Chyba wybuch jakiś był. No jakiś tam. A wieście mi Państwo, że taki pożar wcale do gaszenia łatwy nie był. W XVII wieku miał tutaj miejsce taki pożar, który przez 8 miesięcy wyniszczał kopalnię. Górnicy przez 8 miesięcy z tym pożarem walczyli. Nie mogąc sobie w nim poradzić, postanowili udać się tutaj w żółku do Starego Sącza, do grobu świętej Inni i tam właśnie prosili świętą o pomoc. Po powrocie z tej pielgrzymki niemal po tygodniu pożar ustał. Mimo tego i tak górnicy do tej kopalni nie mogli wejść jeszcze przez rok z powodu jej ogromnego zadymienia. Ona była tak zadymiona, że nie można tutaj wychodzić w ogóle z pracami górniczymi. Jednak straszną dla dobrą sprawę większości pożarów był gaz metan. Obawiam się wtedy, że górnicy w jakikolwiek sposób ingerowali w te solne ściany, gdy eksploatowali strój. O tyle niebezpieczny był bezbarwny, bezwzględny, a najbardziej niebezpieczne jest w nim to, że jest neutralny dla naszego organizmu, także nigdy nie wiemy, czy on tutaj jest, czy go nie ma. A kiedy zgromadzi się go w jednym miejscu od 5 do 15%, wystarczy dosłownie jedna mała iskierka, żeby spowodować eksplozję i podziemny pożar. W dawnych czasach, kiedy nie znano jeszcze skutecznych metod przywyczajania tej kopalni, jedyną metodą pozbycia się tego gazu było jego wypalenie. Tym zajmowali się najbardziej doświadczeni górnicy. Nocami krążyli po tej kopalni, odziani w takie grube, mokre, wełniane płaszcze, z kapturami, które mogło zasunąć im na oczy i właśnie próbowali przy pomocy takich żerdzi ten gaz wypalać. Tam, gdzie było go mało, albo wystarczyło duże ilości, wypalał się na drewnie, na stężenie, o którym Państwu wspominałam, ludzie ci po prostu bardzo często minęli po eksplodowo. A jako że właśnie pracę z nią wykonywali na prężka, na skarby i po publikach, teraz będzie taka krótka animacja po publikach. Także dzieci, jak się boicie zamknąć uszy, zamknąć oczy. Są, znaczy są nad głową. Jak w rodzicach, nie? Ledy takie, znaczy ledy. Jak to nazwać? Nie wiem.
do góry idzie. No troszkę to. Kilka osób umarło. No na pewno. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wszystko by tym warstewką soli. Serio, to jak jesteś górnikiem, nie masz soli na kartce, to też jest nie w tym momencie. Jest, bo tak się było. Nie. No, coś. To są chory. Teraz koncert. Co koncert? No, to jest. Można było je przeciągać. A w czasach zabora austriackiego, kiedy Austriacy byli tutaj właścicielami kopalni, oni zaczęli o to kopalnię bardzo dbać, zaczęli ją unowocześniać i wprowadzili różnego rodzaju nowości. I właśnie w XVIII wieku pojawiły się takie wózeczki. Kółka tych wózków niestety były metalowe, metal solowy nie stanowił najlepszego połączenia, kółka rdzewiały, korodowały, a kiedy taki wózeczek pchano, wydawały z siebie odgłosy, które górnikom przypominały szczekającego psa. Dlatego też nazwali je pieskami kopalnianymi właśnie od odgłosów tych kół, jakie wydawały. A pod Państwa stopami oczywiście tory. W XIX wieku uruchomiono tutaj u nas kolej żelazną. Początkowo lokomotywami tych podziemnych kolejek były właśnie konie. Pojawiły się w XVI wieku i trwały tutaj do 2002 roku. Wtedy to ostatni koń wyjechał na powierzchnię. Była to Klacz Baśka, która po 13 latach pracy wyjechała na zasłużoną emeryturę. Przeżyła łącznie 29 lat. Jak na te warunki bardzo długo żyła, wciąż widziała i nie oślepła. Także widziała, ale miała problemy ze stawami, problemy reumatyczne, jak zresztą większość górników. A jak Państwo myślą, ile takich koni ważył? 100 kilo więcej? 600? Na pewno? Nie, no. Nie, no proszę Państwa, bardzo leciutki, 30 parę kilo, bo sztuczny. Ile było? No. Chodź, idziemy, bo druga grupa nas dogania. Tak. Nagrywam cały czas. Są takie rzeźby. Mamy. To wóz. Jednak ich głównym zajęciem była praca.
zawsze tak zwany kierat. Ta maszyna za państwem to jest właśnie kierat. Ogromna maszyna drewniana, a sprawdzi powrotnikom do wyciągania soli. Podejdźmy sobie do tej maciety, tylko że pani ja się odleje i funkcjonowała. Otóż one przyczepione były do tych czterech ramion i chodziły sobie raz jedną, raz drugą stronę, sprawiając, że cały ten ogromny bał, na którym napięte były dwie liny. I w momencie, kiedy jedną liną wyciągano bałowane stole z poziomu niższym na wyższe, to drugą liną drewno zjeżdżało do zabezpieczenia kopalni na zasadzie takiej przeciwwagi. Taką maszyną ogromne ciężary można było wyciągać, nawet dwutonowe bałowane stole, także był to bardzo duży ućwik ta maszyna miała. Takie maszyny znajdowały się na każdym poziomie, pierwszym, drugim, trzecim, a także na powierzchni, a w latach 60. XIX wieku zastąpiono już nowocześniejszymi maszynami parowymi. A jest też w Pomorze Kazimierza Wielkiego, król ten bardzo przyczynił do rozwoju tej naszej kopalni. Wydał pierwsze prawo do pisania stole samym Czechowskim w 1360 roku. I w tym samym jak ta kopalnia ma funkcjonować, kto ma wydobywać sól. W trosce także o naszych górników, zdając sobie sprawę, że ich pracy do łatwych nie należy, ciągle spowodowali się szczerbek na zdrowiu, postanowił nadać im liczne przywileje. I zgodnie z tym statusem, na przykład górnicy raz na tydzień mogli z tej kopalni wynieść tyle soli, ile tylko zdołali unieść w swoim kręgu. Nie ma się co dziwić, sól za bardzo też była naprawdę bardzo cenna. Nazwana była białym złotem, a w czasach królewskich za 1 kg soli nawet 1 kg złota można było użyć. Z kolei za takiego bałwana sola doważącego 2 tony nawet wieść wraz z jej mieszkańcami na parze. Taka wówczas była wartość soli. Nie ma się co dziwić, pierwsze lodówki zaczęły mrozić w 19 wieku, tak jak mała pośrodków jedyny konsumantem. Używane było chyba w mięsa, żywności ryb, stąd też właśnie produkt. I zapraszam Państwa, udajemy się teraz do wioski na oliwy. Thank you.
Co? Ciekawe, skąd pochodzą w ogóle. Skąd nie widzicie, nie zapomnieliście? Przerywać jakoś tutaj czasu. Tutaj jest wymienne schody. To są kręte. Wszystko tutaj. Przez lata wieku do badania kopalni górnikom służyła taka pompa, tak zwane paternoster.
z łaciny pater noster oznacza ojcze nasz. Górnicy tą pompę tak nazwali, ponieważ ten łańcuch, te koraliki przypominał im paciorki koraliki od różańca. U nas ta pompa niestety nie zdała egzaminu, wszystko korodowało, rdzewiało, osadzała się w środku, zatykała tą rurę i na okrągło trzeba było ją czyścić. Uwaga, włączę, żebyście się nie przestraszyli. Bardzo prosta w obsłudze pompa. Górnicy za tą formę kręcili i tłoczki wypychały wodę do góry, która później grawitacyjnie płynęła pod szyb wodna góra, szyb odwadniający, a stamtąd wyciągana była na powierzchnię w takich dużych workach wykonanych z dwóch skór wody, tak zwanych dziurkach. 10 metrów pod ziemią. Teraz wszystkie dzieciaki zapraszam tutaj do przodu. Najmłodsze dzieciaki, chodźcie tutaj do przodu. Jesteśmy teraz na podszybiu szybu Kunegunda. Kiedyś to miejsce służyło górnikom do transportu brył solnych, a teraz jest to magiczne miejsce, kryjówka dla naszych solnych krasnali. Także tutaj swoją kryjówkę mają nasi solni krasnale, które według dawnych wierzeń to były takie dobre duszki kopalniane, które szczerły górników z pracy. Podobno kiedy ci spali, te zabezpieczały kropiska, budowały kaszty, odciążały górników od tej najciężej. Posadzki. Jesteśmy teraz w kaplicy Świętego Krzyża. Zazwyczaj górnicy służyli w miejscach, gdzie pracowali. Jak wydobywali sól w jakiejś ogromnej bryle soli, to w niedalekiej odległości tworzyli małą budynkę, tam umieszczali krzyże, obrazy, które przynieśli z domu i tam właśnie przed rozpoczęciem pracy przychodzili, wspólnie modlili się, czy też śpiewali gitary. Gdy okazało się, że w danej bryle soli już nie ma, wszystko zostało wybrane, szukali kolei, przenosili się do niej. Czasami te bryły zlokalizowane były nawet czasami kilometr dalej. Tworzyli kolejną małą budynkę. Bardzo często jest salę koncertową, tutaj rozbrzmiewa muzyka klasyczna, religijna. Pod nami jest ta gitara, się widokowa i tam, kiedy takie wydarzenia mają miejsce, zasiadają muzycy i nam te chwile tutaj opowiadają. Kaplica ma 54 metry długości, szeroka jest na 18 i wysoka na 12, niemal tak długa jak Kościół Mariacki w Krakowie. A wszystko to, co Państwo widzą, oczywiście zostało wykonane tylko i wyłącznie z solą. Jestem Jan Paweł II. Czy to piostrasz? Zobaczenie. Dobre zawodowe. Dobre zawodowe.
solanka. Ale były i takie pochylnie, co miały nawet 30, także były niezwykle strome. I wówczas ten transport na tych pochylniach świetnie się sprawdzał, bo bez prądu, bez większej siły, sól po prostu pod jej własnym ciężarem opuszczano z góry do dołu. Jednak w 1915 roku doszło tutaj do tragicznego wypadku. Do tego miejsca przyszli żołnierze. Zasypano mimo tego i tak jest najwyższą komorą tutaj u nas na trasie. Tutaj miały miejsce dwa rekordy Guinnessa. Z tego tarasu się będziesz miał w formie wideo. No muszę pewnie już właściwie. Jesteśmy we Wielicy w kopalni i zwiedzamy sobie. Olej,